Would you believe it? Already out of time. It's taking way too long. It's always on my mind. 8 dzień grudnia roku 2023. 8 dzień grudnia, ale adwent, ale niepokalane poczęcie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Znamy tę Ewangelię, Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 1, werset 26 i kolejne opowiadają o zwiastowaniu, o tej rozmowie Maryi z aniołem Gabrielem. Anioł Gabriel przybywa do niej i ten przedziwny dialog zaczyna się toczyć pomiędzy tymi dwoma postaciami. Anioł przychodzi, mówi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan jest z tobą, a ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Dialog toczy się dalej i wówczas anioł wyjaśnia, że będziesz mamą, będziesz miała syna, będzie zasiądzie na tronie praojca Dawida, itd., itd. Maryja pyta: no ale jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Anioł odpowiada: Duch Święty stąpi na ciebie. I wreszcie Maryja na sam koniec tego dialogu odpowiada: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Zaprosiliśmy do tegorocznego adwentu świętego Antoniego z Padwy, który jest specjalistą nie tylko od poszukiwania rzeczy zagubionych, ale zwany jest również doktorem ewangelicznym. Doktorem, który, nauczycielem, który wie, jak czytać Ewangelię, który tą Ewangelią zresztą żył. Ale wie, jak ją czytać, dlatego że interpretuje ją w sposób starożytny, w sposób dość dla nas może zaskakujący. Święty Antoni wyjaśnia Pismo Święte przy pomocy Pisma Świętego. Porusza się w Piśmie Świętym, wyjaśniając jedne fragmenty biblijne drugimi fragmentami biblijnymi. Zaglądając do różnych fragmentów Pisma Świętego i próbując znaleźć takie obrazy i takie figury, które pozwalają lepiej zrozumieć inne biblijne fragmenty. Ten fragment o zwiastowaniu zestawia z opisem tronu Salomona. Nie powinno nas to dziwić, bo często śpiewamy godzinki. I w godzinkach od czasu do czasu śpiewamy: tronie Salomona, różko wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Czy jakoś tak. W każdym razie tron Salomona gdzieś tam się w środku pojawia i zastanawiamy się, co ten tron Salomona ma wspólnego z Matką Bożą. Święty Antoni może nam trochę pomóc w wyjaśnieniu tej zagadki. Otóż Święty Antoni wynajduje w pierwszej księdze królewskiej taki fragment. Następnie król sporządził tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał 6 stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały 2 lwy, a na 6 stopniach stało tam po obu stronach 12 lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw. Święty Antoni zestawia ten opis tronu Salomona z sceną zwiastowania i próbuje czytać jedne informacje w świetle tych drugich informacji zaczerpniętych z drugiej Księgi Królewskiej. I wychodzi mu, że skoro ten tron Salomona, do którego przyrównuje Matkę Bożą, Maryję, jest zbudowany z kości słoniowej, to znaczy, że jest w niej niewinność. Ten tron jest wyłożony szczerym złotem. Święty Antoni mówi: no nie, no jakieś szczere złoto, no to wiadomo, że chodzi o ubóstwo. No, no przepraszam bardzo, Święty Antoni, jeszcze raz. Jak szczere złoto, ubóstwo? No tak, bo Święty Antoni mówi, że no, ubóstwo jest naszym największym bogactwem, bo jeśli mamy bogactwo, to najczęściej coś musimy z rąk wypuścić, żeby to bogactwo trzymać, więc jesteśmy bardziej ubodzy niż jak nic nie mamy, bo jak nic nie mamy, to znaczy, że możemy mieć wszystko. Więc dla niego szczere złoto to ubóstwo. W Księdze Pierwszej Królewskiej czytaliśmy, że ten tron ma 6 stopni. I według świętego Antoniego 6 stopni to skromność, rozwaga, łagodność, wytrwałość w postanowieniu, pokora i posłuszeństwo. Te cnoty, którymi charakteryzuje się Matka Boża. Skromność, bo mówi, słyszeliśmy, że ona zmieszała się na te słowa. Rozwaga, bo rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Łagodność, delikatność, bo nie zaczęła krzyczeć na anioła Gabriela, ale zapytała delikatnie: no ale jakże to się stanie? Wreszcie wytrwałość w postanowieniu, bo informuje, że ja nie znam męża.
jest wytrwała w jakimś postanowieniu podjętym wcześniej. Pokora. Oto ja, służebnica Pańska. I wreszcie posłuszeństwo. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ten tron ma jakiś owalny szczyt. Święty Antoni mówi, a nie, no to jest bardzo jasna sprawa. Jak jest owalny szczyt, to znaczy, że tu chodzi o miłość. Poręcze, dwie poręcze. Dla świętego Antoniego również to jest klarowne i jasne. Dwie poręcze to życie aktywne i życie modlitwy. Święty Antoni mówi, że w Maryi było i trochę Marii, i trochę Marty. No bo uwijała się wokół Pana Jezusa, a z jednej strony też charakteryzowała się taką postawą kontemplacji i modlitwy. Przy tych poręczach stoją dwa lwy. No i teraz ciekawe, jak rozwiąże ten temat dwóch lwów. Święty Antoni okazuje się, że widzi w tych dwóch lwach albo anioła Gabriela i Jana Chrzciciela, albo świętego Józefa i świętego Jana Ewangelistę, czyli dwóch mężczyzn, którzy w jakiś sposób ochraniali jej życie. Jeden do śmierci zmartwychwstania, a drugi po śmierci zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I wreszcie 12 lwów, którzy stoją po dwóch stronach tego tronu. No tutaj oczywiście nie ma święty Antoni żadnej wątpliwości, skoro 12 lwów, to znaczy, że tu chodzi o 12 apostołów, którzy w jakiś sposób służą Matce Bożej, których jest królową. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw, mówi ten, który opisuje tron Salomona w pierwszej Księdze Królewskiej. Święty Antoni mówi, no właśnie, nie ma nikogo większego od Maryi. I tak sobie myślę, w tę uroczystość niepokalanego poczęcia, gdybym sam siebie miał opisać przy pomocy tronu, to jak on by wyglądał? Z czego on byłby zrobiony? Z aluminium? Z zardzewiałych fragmentów szyn kolejowych? Czy byłby owalny, czy może trapezowy? Poręcze jakieś by miał, czy w ogóle by ich nie miał? A stopnie miałby jakieś, czy w ogóle by ich nie miał? A gdybyś ty miał samego siebie przy pomocy takiego tronu Salomona opisać i spróbować ułożyć taki obrazek, to co by ci wyszło?